Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Dobry wieczór wszystkim Państwu. W imieniu rodziców witam serdecznie wszystkich Państwa na dorocznym balu studniówkowym młodzieży z klas maturalnych ogólnokształcącego imienia Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim. Pragnę serdecznie powitać grono pedagogiczne Liceum Ogólnokształcącego na czele z panią dyrektor Janną Papińską. Brawa, proszę. Witam serdecznie wychowawców klas maturalnych. A do tego brawa. No i przede wszystkim witam młodzież maturalną. Przybyło na dzisiejszą zabawę studniówkową wraz z osobami towarzyszącymi. Brawo. Serdecznie witam obecnych rodziców. Witam serdecznie przedstawicieli mediów oraz wszystkich przybyłych gości. Szanowni nauczyciele, rodzice, wytworne młode damy, uroczy młodzi dżentelmeni. Tak jak maj w szkołach średnich, a szczególnie w ostatnich klasach nieodmiennie kojarzy się z egzaminami maturalnymi, tak styczeń jednoznacznie nasuwa na myśl okres zabaw studniówkowych. W zasadzie to tak mało kto się zastanawia, skąd ta studniówka, dlaczego ta studniówka. I to, co znalazłam, to mówi, że w zasadzie trudno jest ustalić początek zabaw studniówkowych. Łączy się je z okresem przejęcia przez gimnazja, które pełniły wówczas rolę szkół średnich, możliwości egzaminowania uczniów, jako że ta możliwość była wcześniej przypisana wyższym uczelniom. Taki pierwszy egzamin odbył się w 1788 roku w Prusach, natomiast na ziemiach polskich, oczywiście w zaborze pruskim, datuje się mniej więcej do 1812 roku. Dlaczego 100 dni? Niektórzy doszukują się analogii ze 100 dniami Napoleona, ale raczej te porównania będziemy tutaj odsuwać ze względu na niechlubny koniec tych 100 dni Napoleona, a nie chcemy, żeby egzaminy maturalne były klęską pod Waterloo, ale raczej zgoła zupełnie pod odwrotną stronę. Dlatego też przychylam się do tej tezy, która mówi, że 100 dni to jest taki dobry czas, wystarczający, żeby przygotować się do egzaminów maturalnych. Ja wierzę, że znakomita większość z Was, jeśli nie wszyscy, to nie odkładali pracy na te ostatnie 100 dni, tylko pracowali systematycznie, przygotowując się do swojego pierwszego, dorosłego, bardzo ważnego egzaminu, jakim jest egzamin maturalny. Ważnego dlatego, że to on, a właściwie jego wynik poprzez możliwość studiowania na wybranym kierunku otwiera Wam w przyszłości drogę do kariery zawodowej. Moi kochani, dzisiaj jest bal, czyli tak jak tradycja mówi, ostatni czas rozluźnienia, zabawy, swawoli przed tym właśnie symbolicznym okresem 100 dni wytężonej pracy. Ja myślę, że zadbaliście dokładnie o wszystkie atrybuty, które przyniosą Wam sukces na maturze, czyli są czerwone elementy garderoby. Pamiętają wszyscy, że już do matury nie wolno ścinać włosów, ale znalazłam jeszcze jeden przesąd. Kto spastował buty, to powinien pastować je w jedną stronę. Mam nadzieję, że wszyscy nowe buty kupowali i na wszelki wypadek ich nie pastowali. No i jeszcze jedna sprawa. Dziewczyny, to może być uciążliwe. Podobno podczas studniówki nie wolno zdejmować butów, a panowie też i krawatów. Także tańce na bosaka niestety wykluczone, jeśli chcecie dobrze zdać maturę. Ale oczywiście to wszystko traktujemy z przymrużeniem oka i wiemy, że jedynym dobrym przepisem na sukces jest wytężona praca, wytężona nauka. I w tym miejscu, moi drodzy, chciałabym bardzo podziękować Waszym nauczycielom za pracę z Wami, za przygotowanie Was do egzaminów maturalnych. Ja wiem, że się często zrzymacie na wielość tych sprawdzianów, kartkówek, zadań do rozwiązania, prac do napisania, ale to wszystko jest dla Waszego dobra. Po to, żebyście
mogli cieszyć się wysokimi wynikami na maturze. Ale wiemy też, że szkoła stoi nie tylko nauką, ale także i wychowaniem. I wasi wychowawcy i nauczyciele wespół z waszymi rodzicami dbali o to, abyście wyrośli na ludzi nie tylko mądrych, ale i dobrych. Wyrośli na patriotów, którzy szczerze kochają swoją ojczyznę, którzy będą troszczyć się o swoich bliskich, którzy będą szanować innych ludzi, ale także uczciwie wykonywać swoją pracę zawodową w przyszłości. Ale dziś jest zabawa, dziś jest ta noc radości i trzeba przeżyć tak tę dzisiejszą noc, żeby móc wspominać ją nie tylko w najbliższych miesiącach, ale przez całe życie wracać wspomnieniami, czy to na spotkaniach koleżeńskich, czy oglądając zdjęcia, czy filmy już w waszych przypadku z właśnie tej dzisiejszej studniówkowej zabawy. Ale żeby móc wracać do wspomnień, to trzeba przeżyć tę zabawę w pełni świadomości, czyli na trzeźwo. I o to apeluję, abyście wzięli sobie te słowa do serca. Moi kochani, chcę powiedzieć wam, że jeszcze jedną rzecz. Jesteście bardzo, bardzo znaczącym rocznikiem. Wiecie dlaczego? Bo kończycie pierwszą setkę istnienia naszej szkoły. Pamiętajcie o tym. To jest jedyna taka możliwość, której już nikt inny, żaden inny rocznik będzie mógł przeżywać. Życzę wam udanej zabawy, wielu radości. No a od poniedziałku po pierwszych dyskusjach gorących zabieramy się niestety do pracy. I sukcesów na maturze wam życzę w takim przypadku. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze jedno chciałam dodać, jeśli mogę, za chwilę oddam głos. Bardzo serdecznie chciałam podziękować rodzicom, którzy swoją pracą przygotowanie tej uroczystości sprawili, że ma ona taki piękny, odświętny charakter. Bardzo Państwu dziękuję. Szanowni Państwo, w imieniu rodziców, tych oto młodych ludzi stojących przed nami, chciałbym gorąco podziękować Pani Dyrektor, wychowawcom, nauczycielom oraz wszystkim pracownikom szkoły. Mijają już 3 szkolne lata od momentu, gdy większość z tych młodych ludzi przekroczyła próg liceum. 3 jakże długie i jakże krótkie lata. Okres wytężonej pracy nauczycieli, zlotów i upadków z naszych dzieci. Chwil szczęścia, radości, czasem smutku czy żalu. Szanowna dyrekcja, drodzy nauczyciele, powierzając na tę parę lat nasze dzieci, Państwa opiece, niewątpliwie większość z nas, rodziców, robiła to z niepewnością i obawą, czy dokonuje dobrego wyboru, czy poradzą sobie Państwo z ich niesfornymi charakterami, buntowniczą naturą w momentach niezdecydowania, czy być już dorosłym, czy jeszcze cieszyć się z bycia dzieckiem. Dzisiaj wiemy, że nasze, rodziców, obawy okazały się niepotrzebne. Mijają już 3 lata. Lata, jak nie mam, nie są stracone. Trud wszystkich nauczycieli wniesiony w wykształcenie tych młodych ludzi przynosi efekty. Proszę popatrzeć teraz na nich. Stoją tu przed nami jakże inni niż na co dzień. Jakże inni niż te parę lat temu. Lepsi, dojrzalsi, z większą odwagą, spoglądający swoją przyszłość. Pragnę serdecznie podziękować dyrekcji, nauczycielom szkoły za te lata trudu, które upłynęły nad kształtowaniem tych młodych ludzi, za poświęcony im czas i wysiłek. Dziękuję wychowawcom, byłym i obecnym i wszystkim bez wyjątku pracownikom szkoły. Tak, coś się zaczyna i coś się kończy. Wszystko ma gdzieś swój początek, zmieka się w jakimś miejscu. Nauka w liceum dla naszych dzieci już niedługo się zakończy. Za około 100 dni przystąpią do egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości. Dzisiejszego natomiast wieczoru, dzisiejszej nocy, czeka jednak ten wyjątkowy bal studniówkowy. Studniówka to tradycja wpisana w kalendarz każdego licealisty. To impreza oczekiwana przez maturzystów z niecierpliwością, z lekkim wzruszeniem i niepokojem. Pozostaje w pamięci młodego człowieka na długie lata, jako jedno z wielu przyjemnych
pięknych przeżyć szkoły średniej. Dzisiejszego wieczoru każdy z nich zdaje już pewien egzamin dojrzałości i dorosłości, a jak on wypadnie, pokażą nadchodzące godziny. Chciałbym życzyć naszym maturzystom, aby okazali dzisiaj postawę godną doniosłości tego balu studniówkowego. Jednocześnie życzę wszystkim tu obecnym wesołej i dobrej zabawy. Oby miłe wspomnienia dzisiejszego wieczoru mogli Państwo zachować przynajmniej do następnych studniów. A nasze dzieci by tę studniówkę i całą naukę mile wspominały przez resztę swojego życia. Dziękuję bardzo. Wszyscy czujemy się wzruszeni, wciąż pamiętając pierwsze chwile, kiedy 3 lata temu przekroczyliśmy próg macierzanki. Ten czas minął tak szybko. Przed nami matura, pierwszy ważny egzamin w dorosłym życiu. Jednak dzisiaj, na te 100 dni przed tym jakże ważnym wydarzeniem, zatrzymajmy się na chwilę i pomyślmy, dzięki komu jesteśmy teraz tutaj, w tym miejscu. Właśnie teraz chcemy podziękować Wam tutaj zgromadzonym, szanownej dyrekcji, drogim wychowawcom i nauczycielom, dzięki którym osiągnęlibyśmy wielu sukcesów. Dzięki Państwa poznaliśmy wiele tajemnic życia, które przekazaliście oprócz wiedzy książkowej. Dzięki pedagogom dojrzeliśmy w ciągu tych 3 lat. W tym uroczystym dniu, jakim jest nasz bal studniówkowy, życzymy sobie i wszystkim tutaj zgromadzonym, aby to wydarzenie przyniosło nam wielką radość i wiele wspaniałych wrażeń oraz abyśmy pokazali dzisiaj, że możemy bawić się w miłej, serdecznej i kulturalnej atmosferze, bo jak napisała kiedyś Lucy Maud Montgomery, nawet na zabawach można nauczyć się życia. Nie tylko uniwersytet uczy nas żyć. Dziękuję bardzo. Thank you.
Słychać TV.